Cześć wszystkim, Kaktus McCoy 2, odcinek 15. No i trzeci w dniu dzisiejszym, na tym krótkim maratoniku. Chociaż no, nie jest on krótki, bo 5 odcinków macie z jednej gry. Czasami mieliście 5 odcinków z różnych gier, jeśli tylko jedna gra, więc taki krótki maraton, no, był oparty na jednej gierce. Czuję, że ten sposób na takie robienie maratonów, no to będzie dobry sposób. No, chociażby w weekendy warto na jedną grę się, no, na jednej grze się skupić, a tak w tygodniu to można inne gierki te mieszać ze sobą. Dobra, i teraz tak. Pierwsze co zrobię, to polecę do levelu 11, bo trzeba tam pozbierać trochę kasy. Pomyślałem wbijać broni. A potem pójdziemy do jakiegoś levelu, żeby go zmaksować. I najlepiej już 11 też zmaksujmy. Czyli poszukajmy tych skrzynek. Oczywiście też chodzi mi o zebranie jak największej ilości kasy, bo no, trafiłem z domu do wody. Żeby te stacje polepszać. Zostały nam już tylko 5. Nie, 4. Cztery stacje nam zostały. Mogę przypomnieć jakie. Frosting, Launching, Health, Defense. Dlatego wszedłem do levelu 11, bo wiem, że tutaj mnóstwo kasy można zdobyć. Ja chciałbym jak najszybciej te stacje ulepszyć, żeby mieć je z głowy. Bierzemy kata. Ok, krokodylek już jest zmajstrowany. Też oczywiście patrzymy na to, żeby zrobić to combo 60, o którym tam jeszcze w osiągnięciu mowa. Wywaliłem cię. Poleciał. Nie wiem w zasadzie, gdzie tu mogłyby być te skrzynie. Też chyba właśnie mam pomysł co do jednego miejsca. Masterka, dobra. To weźmy katar. Może jeszcze się do czegoś przyda. Spadłem tutaj na sam początek. W sumie nie jest to zły pomysł. Bo akurat i tak. Chcę wejść w jedno miejsce, gdzie myślę, że może być ta skrzynia. Ja nie zwiedzałem tego miejsca wcześniej. Właśnie tam. Wydaje mi się, że coś tam może być. Da się tu gdzieś skoczyć? Chyba już nie, więc dobra. To tu nie będzie. Ok, to inne miejsce. Potrzebujemy. Ciachnęło mnie. Te strzałki spróbujemy dzisiaj też ulepszyć na maksa. Inne bronie, które wymagają właśnie czegoś takiego. O właśnie, jest skrzynia druga. O, w sumie do tego miejsca to ani trochę nie ma żadnego, żadnej wskazówki, nie? Już dobrze myślałem, że gdzieś tam została skrzynia pominięta. A ja akurat strzałki całe zużyłem na ciebie. Jakiś tu
tutaj możliwości na większe pieniążki. Najpierw polecę do końca, a potem będę wracał się tutaj i robił walkę. No już nie mam jak komba nabijać. Ja chcę te kombo nabić, to kombo. Wezmę to, póki jeszcze mogłem. Niestety nie miałem zasięgu, żeby nabijać kombo dalej. Przeciwnicy raz są na chwilę, później już nie mam. Na takiej zasadzie to myślałem, że no nie są jakby jeden za drugim, tylko no tutaj jest jeden przeciwnik do góry, za chwilę jest drugi. Tylko zanim ja tam wejdę, to jeszcze zdążą mi to kombo zdąży się wyzerować. A tam czegoś nie ma? Właśnie. Tam jest jakiś zjazd. O! Jest czwarta skrzynia. Właśnie, bo te TNT tam stały. Trochę zdałem się na swoją pamięć, bo pamiętałem, że gdzieś w mieście właśnie jest taka właśnie tajemnicza kryjówka. Więc już mamy zmaksowany level 11, czyli po level 8 teraz 11 mamy na maksa zrobione. Zobaczymy, jaki teraz zmaksujemy. Proponuję może maksować levele po kolei, co? Czyli zacząć od 12, czyli tego najdłuższego. I wszystkie levele po kolei maksować. W tym miejscu tutaj raczej tego komba za dużo nie nabijemy. Więc chociaż spróbujmy strzałki nabijać. O! Jakby co, to mamy tam dwie serie strzałek, nie? Okej. Trafiony. Okej, dwa hity trzeba było w ciebie włożyć. No, rozwaliło cię. Gdzie tutaj? No właśnie, tutaj dawaj. Prawie nabiłem. No ale nabiłem inną broń, już 10 w sumie. Jest tak głośno, że chyba mnie nie słychać, jak gadam. No coś mi się wydaje, że tu u mnie jest głośno.
jestem w tamtym miejscu. Okej, mogę sobie przepłynąć z powrotem. Wrócę się po tam te strzałki, bo mam ochotę już mieć na maksa, prawda? Tak, zróbmy je na maksa i już strzałki będziemy mieli z głowy. Niestety nie trafiłem go. Jeden, dwóch przeciwników i już ci strzałki będą zmaksowane. Więc warto wziąć tam te strzałki na walkę i je tam na... do końca. Okej. Spływamy stąd. Wracać, to ta woda pomaga, bo nie muszę tego wszystkiego przepływać, znaczy przeskakiwać górą. No właśnie, w ten sposób było szybciej. Tam nic nie będzie. Tutaj było wejście do naszego miejsca, które nas interesuje. Jak coś, to mam strzałki, nie? Więc mogę sobie nie je użyć, żeby nie trzeba było tutaj właśnie czekać. I są zmasterowane te strzałeczki, bardzo fajnie, teraz piłki. Co może skończyć, co? No właśnie. Teraz wy. Wyrzucił kurę z powrotem. Okej, no dawaj. Schodź tu do nas. Bo za długo się przeciwnicy na scenie pojawiają. Ale poleciał. No dawaj, schodź tu. No idziesz czy nie idziesz?
już mnie rozwalił. Dobra, Rattle Snake. Nie wezmę tego kaktusa, mam tu jakiegoś, mam. Bo on jest prawie nabity. Chociaż w sumie ja kaktusa mam kupionego od... No, właśnie mam kupionego, no to nie muszę. Nie muszę mieć innego, mam kupionego, no to nie muszę tutaj teraz nabijać, bo ja zaraz nabiję, pokonując pierwszego przeciwnika po... Zrobione. Dużo kasy. Korzystamy z tego. Biorę to, bo chcę to w kombo w końcu zrobić. Nie zrobię, bo za dużą okazję mają na wygranie mnie. Mi się zmienia. Dobra, to możemy... Kontynuację. Bo te 19 osiągnięć jeszcze nam zostało, nie? Tutaj te wszystkie skrzynki i gwiazdki, no to swoją drogą. Ale maksowanie, to nas interesuje i potem właśnie nabijanie tych tutaj broni. Z każdej kategorii, oprócz tych broni na rzucanie i na pistolety, mamy chociaż jedną broń zmasterowaną. Tu już mamy 3 tery nawet. To jest tak napisane, nie? Że tu są wszystkie long guny i gatling gun. My tutaj cały czas jednej broni nie mamy znalezionej i użytej. No to się uda zrobić, a to jest takie interesujące, nabić 60 kombo podczas walki. Nie, tutaj jeszcze tych dwóch trzeba będzie przejechać. No i tych... te piranie rozwalić krokodylami. Dobra. Tutaj w tym miejscu ja za chwilę broń zmieniam. Na
Raz miałem tą, raz tamtą. Nabiję to kombo czy nie? Nie nabiję, bo mnie walą pod nicą. Niestety jak kotwica na mnie spada, no to tracę życie. I kombo się zeruje. Okej, szybko się rozwaliłem. Spróbuję jeszcze raz. Będę próbował, aż to się uda. Teraz już chyba mamy wejście do góry. Jeden mnie walnął, nie? Bo jednego mogłem atakować, drugiego nie, bo nie wiem czy. Za mało mam życia, żeby brać mu się pistoletem. Okej. Okay. Jedna z tych tutaj drillowanych broni jest niezmasterowana i to jest chyba ta piła. Chcę mieć to kombo, ale nie mam jak. Nie zdążą rozwalać mnie. I tu już jest ostatnia walka, nie? Bo tu już wszyscy będą spadać. Dawaj następny typ. To mi się kombo wyzerowało, nie? Więc za późno. O, kość zmasterowana. Co ciekawe, nie? Bo dopiero uznaje masterowanie broni, jak gościu spadnie. A ja już kości nie miałem od... Nie mam czasu takiego, nie? Dawaj, następny. Maczeta właśnie. Sam się chyba skrzynką rozwalił. Nie ma na razie dalej tej broni, której nie użyłem ani razu. Dobra, to wychodzimy z levelu z tą kasą, co mamy. Zmasterowane są strzałki, więc bardzo ładnie. Teraz zostaje nam masterowanie innych broni, które już pod osiągnięcie podchodzą, nie? Bo akurat strzałki pod osiągnięcie nie podchodzą. Co ciekawe, ostatnio jak walczyłem tutaj, to miałem 0 żyć. Teraz miałem i mam jedno życie cały czas. Teraz trzeba uważać, żeby do wody nie zlecieć, bo nie mogę do tego jeszcze raz skakać. Pamiętać o tym, że to jest piranha, no to... Trzeba by było, skoro nie idzie tak jej pokonać. Bo akurat za każdym razem nie trafiała, nie? Tutaj pełno broni leży. Hopsa tu, hopsa tam. Hopsa tu, hopsa tam. Już 20 minut to gram? No faktycznie. Tutaj gdzieś krokodyl jest? Jest krokodyl. Okej. Okay. Jakaś jeszcze piranha tu była? Była. Co to
pociągnięcie jeszcze tu zrobić. I najlepiej po prostu iść do walki, gdzie była walka z przeciwnikami, czyli tam piranii jest mnóstwo. Zaliczone, ale no teraz fajnie było jeszcze jakiś level zmaksować. O! Mamy dwa statce za jednym zamachem zrobione. Jeszcze tutaj po 2 tysiaki. To 4 tysiaki jeszcze musimy zebrać. Nie ma sprawy. Jedna skrzynia to jest nieznaleziona. To jest jedna gwiazdka niezrobiona. To ja może zajrzę do levelu pierwszego. I pierwszy level się od razu zmaksuje. Czyli i kaktusa się nabije. Czyli tak, rozwalić wszystkich przeciwników, no i porozwalać te. Właśnie byłem ciekawy, czy jak go rozwalę, to czy już mi się zmasteruje broń. I faktycznie trzeba porozwalać te, co tak się kulają. Żeby to zrobić, to ja potrzebuję mieć jakiś nóż. Więc zmaksujemy sobie dzisiaj level pierwszy i poszukamy te ostatnie skrzynki. Tylko że level pierwszy jest krótki, no to jestem w stanie nawet wracać się kilka razy do początku. Jedyny level, gdzie mamy dwie stacje z walkami. Ale takie po drodze, bo w 6 i 11 levelu to mamy walki. One nie są po drodze, one są gdzieś pochowane. Więc nie trzeba do nich wchodzić. Dobra, maczetę bierzemy. Maczetę możemy poscinać te... Właśnie te wszystkie rzeczy. Które są do poscinania. Wszystkich przeciwników trzeba rozwalić. Ja najpierw pójdę w tamtą stronę. O, łopata. No. Was. Rozwalę. No dawaj. W pierwszym levelu nie jest to możliwe, żeby nabić gdzieś to 60 combo, bo... Och, jak? Coś tu jeszcze jest? Nie. Ale chyba tam do góry gdzieś się da wskoczyć. Ok, bierzemy maczetę. Nie muszę zbierać, bo już to zrobiłem. A patyka weźmy. No bo maczety dalej. Ja po prostu porozcinam to i tyle. O, dzięki, jajka mi uwolniłeś. Spróbujemy masterować. Mamy następne. A, no tak. Bo ty już nie byłeś gościem z rękawicami. Nie szedłem, bo nie ostatnio.
jest skrzynia numer 5. To jest chyba jedyny level, gdzie skrzynie są właśnie ponumerowane właśnie w ten sposób. Aha, tu bym się wrócił. I chyba tu jeszcze będzie gdzieś druga i czwarta. A nie, jedna jest po drugiej stronie. Dobra, mogę tu jeszcze wrócić raz. Albo nawet już tylko skupić się na tym, żeby dokończyć te ścinanie tych. Rozwalić przeciwników, a po skrzynie to wrócimy innym razem. No bo bym musiał jeszcze raz tam tu do góry przechodzić. To nie jest ciekawe zadanie. Przechodzenie tam do góry. Jeżeli szybko to idzie, to mogę jednak się pokusić o wejście do levelu pierwszego jeszcze raz. Właśnie tu jest jakiś przycisk. Wcześniej tego przycisku nie znalazłem. Szkoda, że nie mam ostatniej... Okej, czyli mamy drugą skrzynię. Nie mam czymś ciąć tego. Akurat skończył mi się mieczyk. Czyli i tak jestem skazany na wrócenie do tego levelu jeszcze raz. A czekajcie. Maczetę mamy jeszcze jedną. I dalej nie rozwaliłem wszystkich przeciwników. Gdzieś jest jakiś przeciwnik nierozwalony. Czekajcie, to ja mam rozwalić wszystkich, czy po prostu mam... Nie, mam po prostu wszystkich rozwalić. Nie ma zadania, że jakąś konkretną bronią. Aha, bo z tamtej strony jeszcze gościu lata. Najpierw rozwalę to. Może już idziemy w tamtą stronę, to może znowu zmienię zdanie i pójdę po tą skrzynię, która jest jeszcze z tamtej strony. Okej, to był ostatni przeciwnik. Jak już tu przyjdę, to co miałbym odpuszczać? I tutaj jajka. I mamy level pierwszy zmaksowany. Jak już tu szedłem, no to nie byłoby mądre, żeby odpuszczać. Łapeczki, komentarze, suby, dzięki za oglądanie. Jeszcze dzisiaj dwa odcinki z Kaktusa McCoya was czekają. Zmasterować. Do zobaczenia w odcinkach kolejnych. Raczej nie będę miał kasy, żeby... O nie, nie mam. W pierwszym levelu za dużo kasy się nie zdobędzie. Jeszcze pod te 4000 musimy zebrać, żeby mieć maxa stacji. Cześć!